Siema, jestem Piotr, a to jest Guild 2, Piraci Starego Świata. Jest ze mną Kazej No ja. Niesetu. Przed chwilą nagrywałem to samo, niestety filmik się spierdzielił, więc muszę nagrywać od nowa. Jedno z twoich dzieci można już posłać do szkoły, 500 musiałem zapłacić. A, spotkanie w Latuszu, no tak. A poza tym straciliście wielką okazję na poznanie dziewczyny Seta, ponieważ podeszła tutaj do nas przed chwilą i gadała z Piotrem przez jakiś czas. To ta. Chciałem tylko pokazać, że ten fajny, że mam dziewczynę, a ty jesteś taki wredny, że mi nawet na tyle nie pozwolisz. Fajnie, dzięki, Piotr. Ręka to nie dziewczyna. No niestety. Pamiętam, jak oglądałem MKR-a, co jakiś koleś zapytał się coś Matiego, a on mu odpowiedział, a potem ten koleś znowu: Mati, możesz powtórzyć, bo dziewczyna krzyczała i nie słyszałem. A na to ktoś mi odpowiedział: ręka nie krzyczy. Chamskie rzeczy. Dobra, zobacz, czy mam coś na sprzedaż. Aż nic, okej. Ale po co on tutaj wbił? A, dobra. Przynajmniej będzie się ubiegać o jakieś stanowisko. Niech będzie takie. Co jest? Oj kurde, mikrofon mi spadł. Serio, za mało kasy? Tyle to kosztuje. Co on tu robi? What? Że co? Co? Panie, spieprzaj mi z chaty. Nie kręć się dookoła krzesła, spieprzaj stąd. Dlaczego strażnik mi się wpieprzył na chatę i biega dookoła krzesła? Szuka wyjścia. Zbagował się o krzesło i biega dookoła. Panie, wypieprzaj. Serio? On biega za moją postacią? Za paździochową biega, tylko żona śpi. On przy łóżku stoi. Tylko pojebało? Strażnik miejski Peter Garz. A, może pilnuje. No chyba, że tak, ale jak on się wpieprzył do chaty? Dobra, przyspieszy to wszystko. Na razie zbytnio nic na sprzedaż nie mamy. Dobra, czytaj dalej, panie, panie. Hilda Paździoch zaraża się jakąś chorobą. Ciekawe jaką. Paździerzyca. Paździerzyca. Chamska nazwa. Hilda przeziębił się. No, normalne, nie rozumiesz tego, że Hilda się przeziębił. Ale ty się naprawdę Dobra. niedouczony, Piotrek. Czy ty nie znasz po prostu języka staropolskiego? Chyba bardzo staropolskiego. No, jeszcze nie było tych czasów, kiedy mówiło się, że Polacy nie gęsi swój język mają. To był jeszcze inny. Tak, wtedy jeszcze, kiedy byli gęsiami. Tak, wtedy jeszcze, kiedy Polacy byli gęsiami. Dobra, panie, ciśniesz tam. No przecież i tak biegł.
What the fuck? Przebiegł obok dwóch kolesi od razu, zadowolony o 6. Czekaj! Nie. Już myślałem, że ten koleś kradnie. Dobra, zobaczymy, czy się. Czy ją wyleczą. Czekaj. Rosja! Rosja! W CS-a grasz? Co ty se tu w CS-a grasz? Jak się mówi po rosyjsku dzień dobry? Słabo cię słyszę. Jak się pisze po rosyjsku dzień dobry? Nie wiem. Serio, ubiegaj się na stanowisko 1500. Fuck the police because in the underground. Ale nie wiem, czemu jakoś się teraz bardzo cicho słychać. Nie? No? A teraz? O. No teraz okej. Okay. Fajnie, zaczynasz mikrofon w buzi. Czekaj, potrzebam go głębiej. Dobra, normalniej. Dobra, okej. Okay. Dobra, przyspieszymy to. Czy on będzie pół godziny walił? Dobra. Ty walił tym młotkiem. Cisza na sali, nikt nic nie mówi od 2 godzin, człowieku. Dobra, ona musi przegrać. Dobra, zobaczymy znowu jakie oskarżenia. Zaatakowanie wozu właściciela. Który jest właścicielem burmistrz? Serio? Unbelievable. A truly hideous crime, that's for certain. I present the court a number of pieces of evidence against the accused. May the court hand down a fair and just verdict in keeping with the atrocious crimes committed by the accused. Dobra, ona chce zamknąć go po kres jego dni. Put him away for good. You describe that most believably. I'm appalled. One thing must be clear in this most serious case. The laws of our peace-loving community will be exercised to the fullest. What sentence has the plaintiff... Pamiętasz wtedy jak on sam coś to pogadał, że prawo jest łagodne i obniżyli mu karę? Co tu? Jesteś? Tak, tak słyszę. A ja ciebie ledwo. To teraz było na odwrót, że jest prawo surowe i podwyższyli mu. A to to samo. A on nie zginie, nie zginie. Przecież ja będę głosować na nie. Ona też na nie, tylko on pewnie. Się popsikała. Niewinny. Panie, panie. Dobra, kara z godzeniu chociaż. Sentence is to be carried out immediately. 4 lata, czyli jakby jeden dzień. Jebnij się tym młotkiem, człowieku. Sędzia zamiast raz walnąć lub dwa, no to 15 chyba. Co naczaruje?
Dobra, sprzedamy to. A z ciekawości zobaczę sobie za ile i sam sprzedam to. Dobra, czy się ubiegać o nowe stanowisko? Zobaczymy, jakie są. Ubiegam się o niższe. Gram z Ruskami w GTA 5, ogarniasz? Co te Ruski? Nie rozumiem, skąd Ruski mają GTA 5? Ze sklepu? Nie, przecież oni nie mają tam sklepów. Jedynie, co tam sprzedaje się, to Putin wódka. I gram z Abzibolinę. Ja pierdzielę. I paszom noob, ktoś tam gada do mnie, ale ja boję, spierdala jebary. Napisałem oczywiście i powiedziałem, mama ci bije po pośladku. I się zamknął. W takim tekście ja też bym się zamknął. Nie dziwię się. Dobra, nie, pierdzielę, ona niech idzie spać. A on niech się tylko stara o jakieś lepsze stanowisko. Za dużo osób się stara o te niższe stanowiska. Dobra, panie, raczej pani, idź spać. O, następne posiedzenie będzie. Ciekawe, czy na tą samą osobę. W takim razie bym miał niezłego pecha. O, panie, 1008, na bogato. Nie, no takie coś to z chęcią sprzedam. Oto moje podanie o przejęcie na stanowisko. Proszę przekazać je dalej. No. No, okej. Czy mamy expa? No, nie do końca, jeszcze trochę. A właśnie, a czy ona ma? Też niezbyt. Ale jak wyzdrowieje, to... Czemu by jej nie podekspić? A właśnie, gdzie to jest? O, tu. Czyli dziecko musi mieć 16 lat, żeby mógł kontrolować tą postacią, okej. Ktoś próbuje cię przekupić. Jasne, dawaj. Ale i tak mam to w dupie. Ale próbują mnie przekupić, żebym na nich głosował, ale i tak głosuję na tego, którego chcę. Bo ciebie się nie da przekupić przecież. No, ale kasę z chęcią biorę. No co? Skoro... Panie, jak dają, to bierz. Jak dają, to bierz. Jak biją, to uciekaj. Dobra, no to zobaczymy, czy mi się uda. Justyna Rogalski, no. To mnie rozwala. Dobra, zobaczymy, czy mi się uda tym razem wygrać. Wielce zaszczytny urząd z burmistrza naszego pięknego miasta. Jaki ten zmęczony. A już weekend jak dobrze. Mam nadzieję, że... ten Marek Macin wygra.
Taki Marek Matsin przegrywa. A będzie znowu remisją na siebie zagłosuje. Miasto wynosi, miało same korzyści, tak. Zwłaszcza wtedy, jak chcieli się oskarżyć kogoś, znaczy zabić kogoś. O. Nie, pani. Wynik wyborów już są znane. Langbar Justyna Rogalski to nowy burmistrz w miejscowości Gdańsk. Winszuje. Czyli mówię o sobie w ogóle. Tak się zastanawiam, czy ta, kto stworzył tą grę. Niektórzy mówią, że Polak, niektórzy, że Niemiec, a może to i to. Na paździocha głosujcie. Głosuj na paździocha, głosuj na zwycięstwo. Dobra, Wartburg na mnie głosuje. Czyli ta Walburga Wapcin. Raczej Wabnic. Takie proste nazwisko ja źle przeczytałem. Nie, nie daj się przekupić. Głosuj na mnie. Głosuj na mnie, głosuj na lepsze jutro. Głosuj na mnie, a jutro już nie będzie. Jak myślisz, oczaruje, czy chłopak oczaruje chłopaka? Nie, niewłaściwa płeć niestety mi wyskoczyło. Nie wiem czemu. Dobra, powkurwiłem trochę. Jeszcze raz chcę wkurwić. Nie, nie zdążę. Kurde. Ale dwie osoby na mnie głosują, czyli jest nadzieja. Raczej jest nadzieja. Dwóch na trzech. Czy na pewno jest? Dobra. Winszuję. Zapłaciłem 1500 na to, żeby domagać się tego stanowiska. Potem przekupiłem za 96. Jeszcze coś tam zrobiłem. I udało mi się, teraz będę zarabiać dziennie 750 zamiast 500. O, dziękuję, dziękuję, wkrótce pożałuję, to znaczy, wkrótce dowiecie się, że to dobra decyzja, czy coś tam, bo końcówki nie przeczytałem. Szczerze, wkrótce pożałujecie. A, no tak, mogę jeszcze głosować, zapomniałem. O, ona ma przegrać, to jest pewne. Serio, ktoś na nią głosuje? A, dobra. No to niech on wygra. Żeby ona nie wygrała. Przekupię tylko dlatego, żeby... następnym razem na mnie zagłosował, bo ja potem będę ubiegał się o burmistrza. A jak on będzie zadowolony, to na mnie zagłosuje dzięki temu. Dlatego chcę, on wygra, na niego zagłosuję i... Będzie kimś ważnym, a nie jak tam ci z tyłu. Tam z tyłu to jest ławka frajerów, bo oni nie mają żadnych. Jak to się nazywa? Nie są ani burmistrzem, ani katem, ani nikim. Zwykłym obywatelem. O. Nie, o. Teraz mi się przypomniało. Nie mają żadnego stanowiska w rządzie. No. No, ciekawe, kto zdobędzie posadę starszego prawcy. Ta musi przegrać. I ten musi przegrać. Kto bardziej? Ta. Nie, tylko nie on. Dobra.
Dobra, dobra, oczaruj. Dobra, to wystarczy. Następnym razem też to samo wezmę, już będzie mieć full. To na Justynę Balic, ok. Justyna Balic, wierzę w ciebie. Dobra, bo ona wygrała. Bo mam z nią dobre stosunki. Kurde. Mogę na... A, dobra. To muszę inną zauroczyć lub przekupić. Wolę to drugie, bo to drugie nie wydaje kasy z portfela, więc... Oj, 600 expa. Człowieku. Na bogato. Ty, to u nas jak w polski rząd expi sobie. Dobra. O, ustala surowość prawa. Setu, jaki wybrać? Litościwe, sprawiedliwe czy surowe? Jesteś? Dobra, już myślałem, że na chwilę zminimalizowałem. Bo jeśli by się rozłączał i bym nie usłyszał, no to... by mi wyciszyło. A właśnie, jestem sędzia, kurde, na bogato. Jeszcze nawet prawa nie ustaliłem, człowieku. O co się rozchodzi? No dwóch ochroniarzy teraz, wypieprzać mi. Paszą won, paszą won. Adulatorzy, kurwa. Tak, ćwiczcie ze mną. Ja pierdzielę, teraz dwóch adulatorów biega za tamtą. Po mojej chacie, no dwóch ochroniarzy. Halo? No? Co robisz? Nadal nagrywasz czy nie? No, nadal. Dwóch ochroniarzy biega jak debili za mną. To chyba dobrze. W moim domu. No to jeszcze lepiej. I za tamtą dziewczyną, która śpi i ćwiczy w domu. Ale po co... A. Ci osoby raz nie mogą ćwiczyć? A, dobra. Dobra, posprzedaję. Na bogato, dobra. Kurczaki. Kurde, no. Zapomniałem, że to 20 mieści, ale dobra. Dobra, to jest, więc jest ok. Jakim cudem stworzyli, a nie, to chyba wzięli, dlatego stworzyli w 47%. Pakt o nieagresji. Zgoda. Nie, wolę, żeby on ćwiczył. Tyś głupi, naprawdę, tyś głupi.
Cały film mi zniszczyłeś. Tak, ty, Piotrek. Co ci pojebało? No, przez ciebie muszę teraz wszystko od nowa robić. Bo w jednym momencie zauważyłem, że źle obrobiłem. Na twojej, właśnie na twoim miejscu, gdzie ty mówiłeś. Więc to twoja wina. To cię znowu pojebało. Dobra, po cholerę ten komunikat dalej jest, ale dobra. Para pa pa to nie. To jest okej? Okay? Ale właśnie, ten jeszcze może i to sporo. Nie, empatii w ogóle nie powinien nawet brać. Bo po co przecież? Niepodatność na krasomóstwo w polityce, w rozprawach i tak dalej, ale ja sam wiem. Jedynie charyzma i te, raczej nie, empatia nie jest mi potrzebna, ale krasomóstwo i charyzma to jak najbardziej. Dobra, ma levela upa, no okej. Okay. Jest czcigodny. I ma immunitet. I coś czyta. O, senior gildii Drozdowski, z dynastii Drozdowski, odchodzi z tego świata. Kurde, przewodniczący gildii rzemieślników. Dobra, pracować. No wbijaj pani do tej chaty. Dobra. Nie, ty ćwicz, nie to kliknąłem. Dobra. To ile ma hapsów? Czyż ma fulla? Ma fulla, okej. Okay. Dobra, za chwilę rozprawa i po rozprawie będę kończył odcinek. Od nowa renderujemy! Zajebiście! Jupi! Jej! Tak, niech się widzę, Piotra cieszą. Ty, ma jakiegoś widać w Hiszpanii, może to jakiś Ronaldo. Ty! A mój Marian Paźnik znowu przez ścianę przechodzi, no kurde. Raz, a no tak, bo... Masz zdolność specjalną czy co? Nie, bo pewnie ochroniarz go wkurwia, dlatego chciał przejść niezauważalnie. Sprytne! Ja też tak robię, jak w nocy jestem głodny, a chcę coś i chcę coś tak zjeść na szybko, a rodzice śpią, to żeby ich nie budzić, to tak przechodzę przez ścianę. A twoja mama mieszka w kuchni, czy co? Tak. Czasy są ciężkie. Czasy są ciężkie. Moi tata i mama mieszkają na lodówce. Robimy, co możemy. Dobra. Nie, ja nie zdążę na rozprawę, baterii już nie mam w myszce. Jezu, co ja będę jutro robić? Nagram tak, kilkanaście odcinków z Wiedźmina. Nagram z tobą coś, nagram jeszcze CS-a i będę miał na cały miesiąc, do końca miesiąca filmy. Jak to, serio się bateria? Przecież ja przed chwilą do ładowania wziąłem baterię. Jakie baterie? Do myszki. Dobra, wytrzymają do tego odcinka. Tak, będę musiał coś kliknąć, wybrać czy winny, czy niewinny. No to myszka mi siadła. I love Poland, kurwa ma! Piotrek? Mhm. Zgadza się z tym? Mhm. Tak, zgadzam się z tym, że jest ci potrzebny lekarz.
Oni mają... Myszka, działaj. Dobra, jeszcze, ja jeszcze jakoś się udaję. Gdzie ty jesteś? A, dobra. Myszka, nie wkur... Nie denerwuj. Bo pójdę po nowe. Mam no tak, pytanie, w sumie. Jak coś zrobić, żeby automatycznie ci się robi jak talia? W czym? Hearthstone. Automatycznie? No. Po prostu jak włącz talię, no. Na górze po prawej powinien być przycisk, że automatyczne dobieranie kart, że masz jeden z trzech. Albo po prostu włącz postać, kliknij wyłącz i kliknij automatyczne dobieranie kart. Teraz ja teraz kurde pociągam za sznurki, bo ja jestem tym sędzią. Sędzia miejski w miejscowości Gdańsk. I say fucking kurwa mać. Za dużo razy się tego chyba nasłuchałeś. Dobra, kto ma przegrać? O kurde, ciężko jest, bo oskarżająca i oskarżona ma przegrać. Mi się wydaje, że lepiej, żeby oskarżająca wygrała, bo jeśli oskarżona będzie dopuściła się dużo tych przestępstw, no to można ją zabić. Niewiarygodny, ohydny występek, bez cienia wątpliwości. Bez cienia wątpliwości, ona tylko powiedziała, nawet nie ma dowodów. O, z pełną surowością, dobra. Serio? Jedna osoba chce w dyby, dwie osoby w grzywne, czyli większa kara. Ona chce utratę mienia, czyli jeszcze większa. I love Poland, kurwa mać. Dobra. Winna, biorę. Niewinna. Panie, ona winna. Też, kurde. Tylko ja sam zagłosowałem. No przynajmniej strona oskarżająca pokryje koszt w wysokości 500 kasy. Teraz ja napierdzielam tym młotkiem jak debil. Pani, odłóż ten młotek. Jeszcze sobie krzywdę zrobisz. Nie dla dzieci. Agonia. Fasis, agonia. Dobra, a więc to było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Nara. Halo?